Z zagranicy, proszę państwa, czy z Anglii, Ameryki Białystok, z Hiszpanii, czy Włoch, bo tutaj różni byli, nie mogą pojąć, dlaczego tutaj takie chamstwo jest. Państwo zobaczą, jest po prostu, że zaraz będzie, zaraz wracam. To tak jak w kiosku, ale tutaj pracują przecież w informacji turystycznej ze 2-3 osoby. No to więc nie dość, że oni ciągle skracają godziny pracy, wciąż okazują jakieś takie niezadowolenie, że im ciężko tu jest, że im jest tutaj źle, że wciąż źle. Są sad, niezadowoleni są, smutni, proszę pani. Gdy nadaje nasze radio, Tok FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström Extra. Już na temat tych pracowniczek sporo mówiłyśmy i to dopiero teraz wychodzi. Wyszło szydło z wora, że tak, mają ciepłą posadkę, spore pieniądze jednak, podczas gdy ludzie w ogóle nie mają pracy, a mają jakieś tam rachunki do zapłacenia i nie mają z czego płacić, bo nie mają z czego płacić po prostu. To też nie ma egzekwowania. No ale wiecie państwo, to chyba lepiej sobie wyperfumować się, wykąpać się w domu i do pracy udać się, proszę państwa. Także gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro Conchita, Barbie Baby Langström Extra, patrząc się na centralny, na Złoty Taras, na Marriott w Warszawie. Także coś niesamowitego. Ciągle są jakieś problemy. Break. Zaraz wracam, że tak jak proszę państwa do kiosku, nie?